Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 2 listopada 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, jestem waszą matką i przybyłam z nieba, aby zabrać was do nieba. Zegnijcie kolana na modlitwie za Kościół mojego Jezusa. Módlcie się o powołania, módlcie się za dusze w czyśćcu cierpiące. Idziecie ku przyszłości, w której wielu przyjmie to, co fałszywe, a niewielu będzie mocno trwać w prawdzie. Będzie niewielu pobożnych ludzi i Kościół mojego Jezusa będzie mały. Jak mówiłam w przeszłości, nie pozwólcie zwyciężyć demonowi. Wy jesteście z Pana i musicie naśladować i służyć tylko Jemu. Dbajcie o swoje życie duchowe. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Bądźcie tylko Pana. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.